Laureatami etapu wojewódzkiego 19. ogólnokrajowego konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w województwie wielkopolskim są państwo Grażyna i Paweł Leńscy ze Strzyżewa w powiecie ostrowskim. Nazywam się Paweł Leński, prowadzę gospodarstwo rolne z żoną Grażyną, synem Adrianem, synową Aleksandrą i dwiema córkami, Oliwią i Gabrielą. Państwo Leńscy produkcję rolniczą rozpoczęli w 1997 roku, kiedy to przejęli 11 hektarów gruntów od kuzynki. Zajmują się hodowlą kaczek. W ciągu roku w 7 cyklach otwartych produkują ich około 200 tysięcy sztuk, dbając o bioasekurację i dobrostan zwierząt. Ponadto uprawiają kukurydzę, pszenżyto, pszenicę i użytki zielone. W pracy w gospodarstwie pomaga rolnikom syn Adrian, absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, który wiąże swą przyszłość z rolnictwem. Siedlisko gospodarstwa wyróżnia się rozległym, dobrze zorganizowanym obejściem, bramką do bioasekuracji pojazdów wjeżdżających na teren obejścia, dobrze zorganizowanym i wyposażonym warsztatem narzędziowym, zadbanymi budynkami i maszynami rolniczymi, a także estetyką siedliska. Przeznaczona na rośliny ozdobne znaczna część siedliska z małą architekturą ogrodową, wydzielonym miejscem do wypoczynku rodziny, a także warzywnik i drzewka owocowe tworzą niepowtarzalny klimat. Zachęcamy innych rolników do wzięcia udziału w konkursie, ponieważ jest to nowa wiedza zdobyta, zwiększone bezpieczeństwo na gospodarstwie i ciekawe doświadczenie.